Siema, siema, tu z tej strony Schmito, a też już kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. I tym razem jedziemy dalej. Da, jakieś gadania, bla bla bla. Co my tutaj mamy? A, zapomniałem powiedzieć. Rynek przesyłek jest dla takich, którzy nie mają, kurczę, swojej ciężarówki, dla tych, którzy mają swoją ciężarówkę. A szybkie zlecenie jest tylko u zewnętrznej firmy, którym nikt nie mógł. Dobra. Dotychczas odkryliśmy dwa miasta, Poznań i Wrocław. Dopiero 40% sednych, czyli jedną setną, dobra. Najpierw pojedziemy do Szczecina, a potem odkrywamy całą Polskę. Najpierw Szczecin, potem Gdańsk, Warszawa, Białystok. I tak jak słychać, dobry wieczór, Polska. Z Białegostoku to Szczecina, Szczeszyna to Gdańska. No tak, potem my jedziemy na samochód, dobra. Wybierzemy część samochodową do Szczecina. W Szczecinie byłem, tylko w jego rejonie. Dwa razy na koloniach, dwa razy. Ostatnie kolonie to miałem 3 lata temu. No co tak krzywo dajesz kierownicę? Jest to
tym miejscu mocno uzyskacie dostęp do ważnych informacji o twojej ciężarówce. O co tu kurczę chodzi? A! Nowiutka ciężarówka marki Volvo jest na sprzedaż. Drodzy Państwo, jesteśmy certyfikowanym sprzedawcą ciężarówek marki Volvo. Oferujemy szeroki wachlarz najróżniejszych konfiguracji. Jesteśmy w stanie dokonywać personalizacji wedle uznania klientów. Zachęcamy do odwiedzin naszego salonu w mieście Luksemburg. A możliwe, że za drzwiami znajdują Państwo ciężarówkę, o której zawsze marzyli. Serdecznie pozdrawiamy. Państwa dealer ciężarówek Volvo. No tak. Ale niestety nie mogę teraz, bo dostarczamy ładunek. Volvo FH. A ja wybrałem cię coś tam FH. O. Kiedyś było ciężko, tędy się przejechało. A teraz nieco lepiej, tylko mogliśmy prosto i dopiero co w prawo, będzie nieco szybciej, a nie tak kurczę dookoła. Tylko nie... No. Chyba to mam... O Jezu, nie no, daję po prostu tą kierownicę, a tam jest kręca w prawo. Ta jeszcze hajsu nie widać. Musimy się resetować. No, nieco lepiej. Jedziemy dalej. Trudno ma się tak wytrzymać. Albo za to będzie nieco nudniej, bo nie mogę puścić muzyki.
Bo ja boję się, że mogę naruszyć praw autorskich. To może taka mała zmiana planu. Dlaczego tak nie kazuje, no? Nie no, co chwilę... Wychodzę, dobra. Tu mi to dzieje, no. No, da lepiej. Nie no, jakieś 10-20 minut musiałoby zmarnować. Tak to siebie powinien. A nawet ktoś inny, na przykład Bob. Widzisz mi tu jaki jesteś durny? Urywałeś kurze złote jaja. Widzisz mi tu co ty żeś narobił? Urywałeś kurze złote jaja. Chwila, kurde. No tak krzywo daj. Daj do kierownicy, no.
teraz na podczas nagrania gra nie może żyć. W ciągu półtora miesiąca jadę do najludniejszego miasta na świecie, czyli Berlina. Nie no, pierwsze zdanie o najludniejszym mieście świata dowiedziało mi się w Top Gear. Z Olsztyna.
ale niezłe widoki. W poprzednim odcinku było prawie idealnie. A w tym odcinku po prostu lama. Ale jestem... Ale jest większy... Ale jest dobry humor. Pewnie jesteśmy w... tam nie siąży. Oh.
A, to jest znaki zapytania, które my widzicie na minimapie. Są dwie rzeczy. Albo agencja pracy, którym możemy zatrudnić kierowców, albo dealer ciężarówek. Tak rozwaliłem się za rybką, że to było życie. Ciężko lepiej w czas. Zadowalający. Ale przynajmniej pierwszy level zdobyłem. No i jeżeli ten, kto zbija kolejne levele, no to może wybrać różne rzeczy, coś w stylu gier RPG, które prawie nie gram, więc wybieram długodystansowy, więc... Twoja umiejętność długodystansowca ustala maksymalną odległość, jaką możesz przebyć na służbie. Na początek możesz napisać nie więcej niż 200 km. 250 km. Za każdą kolejną ranką będzie się mieć kwalifikacje na ranka pierwsza dostawy do 350, druga 550, trzecia 850,
warta 1100, 5 1500 i 1000. I ręka szósta, cała Europa. Są również za procenty. No tak, zobaczmy historię dostępu. Postępu. Zdolność. Aha. Dobra, tak więc... zobaczmy, co by mamy nowego w Luxemburgu. Aleluja! Tak samo jak w jedynce. Najtańsza jest FK16 Classic Cypher. Wart około 100 tysięcy. Tym, którym to początkowa ciężarówka jest warte 140 i 10 level. Dobra, tak więc nieważne, tak więc skończymy let's playa z Euro Truck Simulator 2 i zapraszam na kolejne serie. Subować i lajkować. Na Facebooka zapraszam. O, coś mi tu się pojawiło. Tutaj możesz zbierać informacje o swoich garażach, zatrudniać nowych kierowców i ogólnie zarządzać swoją firmą. Interesujące. Dobra, tak więc żegnamy się. Subować, lajkować, zapraszam również na Facebooka i do zobaczenia w kolejnym let's play z Euro Truck Simulator 2.